przebywając jakiś czas z dość bogatymi ludźmi, zacząłem się zastanawiać, po co ludzie chcą być bogaci. I doszedłem do wniosku, że ludzie chcą być bogaci po to, żeby być szczęśliwi. Bo człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy jest w lepszej sytuacji niż inni. Normalny człowiek czuje się szczęśliwy, jak mu inni zazdroszczą. I dlatego ludzie chcą być bogaci, aby inni im zazdrościli. Nie po to ludzie chcą być bogaci, żeby korzystać z możliwości, które dają pieniądze. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek chce być bogaty po to, żeby ktoś inny mu zazdrościł. Po to chce być bogaty, żeby tworzyć pozory, że jest szczęśliwy. I reszta w to wierzy. Ludzie wierzą w to naprawdę, że jak będę miał pieniądze, to będę szczęśliwy. Bo jak będę bogaty, to inni będą mi zazdrościć, bo oni też chcą być szczęśliwi. I stąd się wzięło powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze dają pozory szczęścia i pozory stabilizacji emocjonalnej. Bo jak człowiek jest bogaty, to się nie musi niczego bać, bo ma pieniądze. I to jest kolejna bzdura. Bo im człowiek ma więcej pieniędzy, to tym bardziej się boi je stracić. I dlatego, kochani, zazdroszczę ludziom, którzy mają szczęście. Którzy mają więcej szczęścia ode mnie. A im dłużej żyję, tym mniej spotykam, tym rzadziej spotykam ludzi, którym zazdroszczę. I życzę wam z okazji świąt, abyście zazdrościli sami sobie tego, jak bardzo jesteście szczęśliwi. Wesołych świąt!